załoga właśnie przyszła tutaj, normalnie przyszła. Ta załoga, co ciekawe, pomogła rozszyfrować dane personalne lotników, tak polegli w Wierzchowicach. Dzień dobry, miło mi. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w takim szczególnym miejscu dla gminy Żegocina. Potocznie to miejsce zwane jest Skałki Kamieniołom, a tak bardziej fachowo Park Kamieni Grodziskich. Dziś w tym miejscu wielki piknik historyczny. Przyjechałem z Bochni, mój kolega Batek przyjechał do Państwa z Wadowic aż. Na co dzień odtwarzamy formacje niemieckie z całego okresu wojny. Dzisiaj, ponieważ mamy piękną, majową, słoneczną pogodę, w nawiązaniu do daty odtwarzamy sylwetki żołnierzy 5. Dywizji Górskiej Wehrmachtu z okresu walk o Monte Cassino. Prezentujemy żołnierskie obozowisko z okresu. Mamy naszą mini kuchnię polową, do tej się nie umywa, ale robimy co możemy. Można u nas obejrzeć umundurowanie. Prezentuję tak samo sprzęt głównie saperski i zwiadowczy, chociaż troszeczkę mamy też do pola obserwacji walki. Też troszkę rzeczy w wolnej chwili, jak przestanie padać, żeby nie przedłużać, przepraszam, opowiem o szczegółach. Dziękuję. Dobrze, to chodźcie pod nasz namiot. Jak się tak ścieśnimy, to jeszcze będzie miło, sympatycznie, będzie taka lepsza integracja. Ale to ile tak dajemy temu deszczowi? Minuta, dwie? Chyba, że zrobisz takie dodatkowe zadanie. Poszukasz informacji o swojej babci. Lecimy dalej. 70. 70, to ma numer 70. Jest numer 70, zapraszamy. Gratulacje. Brawo. Gratuluję Ci. I ostatnie losowanie o tej godzinie trafia do... O, zobaczyłem tam z tego jakieś poruszenie. O, jak bliziutko. No to pięknie. Nie miałeś daleko. Gratulacje. Tak, to pierwsze losowanie mamy już za sobą. Następne o godzinie 16. Trzeci pułk strzelców podhalańskich dzisiaj w umundurowaniu niemieckim. Widzę, że panowie mają jakichś zainteresowanych. Prosimy coś szerzej o waszej grupie opowiedzieć. Czym oryginalnie się zajmujecie w rekonstrukcji, a co macie dzisiaj na pikniku do zaprezentowania? Bardzo proszę. Dzień dobry. Oryginalnie zajmujemy się rekonstruowaniem 3. Pułku Strzelców Podhalańskich w formacji z okresu II Rzeczpospolitej. Dzisiaj występujemy w mundurach niemieckich. Teraz może pokrótce opowiem o sylwetkach. Na początku kolega reprezentuje typowego żołnierza niemieckiego z początku wojny. Tak mundurach niemieckich napadli na Polskę. Następnie kolega prezentuje umundurowanie żołnierza z końcowego okresu wojny. Żołnierz ten tutaj pełni funkcję strzelca karabinu maszynowego. Następny kolega wnosi mundur od oficera w stopniu sierżanta. Również z końcowego okresu wojny. I sierżant wojsk pionierskich, czyli saper. Oraz ja, który mam na sobie mundur żołnierza formacji górskich. Oczywiście ja. Równocześnie obok mamy wystawione dwa charakterystyczne karabiny maszynowe niemieckie. MG34 i MG42, a między nimi leży Panzerfaust. Jeśli ktoś będzie miał jakieś pytania, może spokojnie podejść. Opowiemy o tym, co mamy dzisiaj na stole. Nie przedłużając, bo pogoda jaka jest. Jarku, bardzo proszę opowiedz, co dzisiaj można zobaczyć u was. Dzisiaj zaprezentowaliśmy stanowisko obronne ciężkiego karabinu maszynowego w broni MG30.
Można sobie z tego karabinu sobie postrzelać. Będzie można sobie u nas zrobić również pamiątkową fotkę. Płaszcz, elementy umundurowania. I czekamy cały czas, żeby ten sobie poszedł do nas. Po 16 ma już przestać padać, także będzie można podejść. Tym razem będą słuchawki, dlatego że padę. 3. Kto ma numer 3 w gazecie jednodniówce? Zapraszamy po odbiór słuchawek. Następną razą. Numer 3. Jednodniówka numer 3. Są słuchawki do odbioru. Tak, jesteśmy przy stoisku pierwszego PSP AK. Opowiedzcie nam w szczegółach, co można dzisiaj zobaczyć pod waszym obozowiskiem. Także dzisiaj w naszym obozowisku można zobaczyć typowe partyzanckie wyposażenie, czyli absolutny minimalizm. Namioty, jak widać, z celt niemieckich, zdobycznych, z włoskich pałatek. Broń z wszystkich kierunków świata. No i można nas zobaczyć też przede wszystkim. Nasze stowarzyszenie głównie zajmuje się odtwarzaniem żołnierzy Armii Krajowej, partyzantów Armii Krajowej. I jak można zobaczyć, nasz wygląd odbiega nieco od takich powszechnych wyobrażeń. Jest takie ogólne wyobrażenie, że żołnierze AK byli tutaj jak kolega w wrześniowym mundurze, w pięknej rogatywce, a ta rzeczywistość wyglądała jednak dużo gorzej. Ja na przykład z przedwojennego wyposażenia mam na sobie tylko orzełka. Cała reszta jest to ubranie cywilne, elementy niemieckie zdobyczne, furażerka też szyta właśnie cywilnie. Tutaj Adrian, jakbym cię mógł prosić. Kolega jest akurat, ma bluzę niemiecką M44 z polskimi właśnie symbolami. Tutaj kolega Niedźwiedź, również w niemieckim sorcie. Także nie wyglądało to jak widać. Proszę Państwa, ja tak naprawdę opowiem chętnie i bardzo szeroko o szczegółach, ale to trzeba do mnie przyjść. Dlatego, że o konkretnych rzeczach nie chciałbym opowiadać. Pytanie, co będzie Państwa interesowało. Nie da się z daleka pokazać szczegółów. To są dość drobiazgowe rzeczy. A przynajmniej ta wiedza jest bardzo drobiazgowa, więc tak, jak ktoś będzie zainteresowany czymś konkretnym, to opowiem konkretnie, a jak nie, to przelotowo o całości. Dokończcie Państwo sobie posiłek, bo już faktycznie pogoda się robi. Za chwilkę rozejdziemy się wszyscy i... Tak, to są cęgi do wyrwania zębów, jeżeli kogoś będzie bolało po tym pysznym jedzonku, a pewnie nie, ale gdyby to mam wszystko. Dziękuję, zapraszam. Również dziękujemy. I trzeba takim energicznym ruchem zeskrobać. Energicznym ruchem mamy o. Widzicie, jak Nataniel ociera? Iskry są. Iskry są, ale jeszcze płomienia nie ma. To wcale nie jest takie proste. Aż się cieplej robi, jak się tu pali ogień. Próbuj. Jak to się robi? Zobaczcie. A tutaj co się będzie działo, Wojtku, u partyzantów? A czym będą odpalać? Mniej takich ruchów szybkich, energicznych, docisnąć mocno, po prostu tak jakby się tak rzucić, zeskrobać. Podbieg i tym, nie, tą stroną wam to nie wyjdzie. Będzie za mokło całkiem, widać? Tutaj Walkiria, Bochnia, Wadowice nawet tam jeden kolega podjechał. Projekt historyczny Marusia to Kraków, Słupnice, także niektórzy z bliższa, z dalsza, ale no, jak widać pasjonaci są wszyscy. W Przeciwdziałaniu oraz Tyfon w południe pozyskaliście z Urzędu Marszałkowskiego oraz z budżetu Gminy Żegocina jako inicjatywa lokalna. Taki oto projekt. I tak udamy do tych drugi. Taki piknik i liczymy na trzeci. Gratulujemy bardzo serdecznie. Pana jakbym mógł prosić, żeby się cofnąć tak z metry za to minie. Proszę bardzo. Następny. Okulary. Widzisz celownik?
Nie tarcza? No, że tarczy nie ma. Celujemy w ten kartonik po prostu. Ale, ale wróg by był zabity w pani teraz. No. Brawo! Później, wiesz co, oni podchodzą, podchodzą po dyplomy do swoiska. Czyli zestaw dla anestezjologa. Tak, właśnie. Już wtedy nie używali młotku. Nie używali młotku. Chociaż młotki były ciężkie. O, jakie były ciężkie? O. Patrz, jakie ciężkie. O. Chcesz dotknąć? Ale cieszymy się, bo coraz więcej ludzi się pojawia. Czyli ciągle pogoda. Wychodzi słoneczko. Plecak. Plecak, tak? 123. 123. Czy jest 100? Jest. Jest. Dobrze, to ja już chowam. Gratulacje, wszystko się zgadza. Pierwszy plecak. Drugi plecak, drugi plecak. Uwaga! Lepiej nie. Chociaż koncert jest hilarny, ale... sobie to... Patrzysz jednym okiem. Żeby się można było tręknąć, ale jest całe mokre, także już na własne ryzyko. No i was na dzisiaj. Dawaj. Numer 110. Numer 110. Kto ma na jednodniówce 110? Zapraszamy. Kto ma jednodniówkę 110? Idzie koleżanka, bardzo proszę. Karimata dla ciebie. Gratulacje. Kolejny numer. Numer 108. 108. Też wysoki. Jest pan uszczęśliwiony. Gratulacje dla pana. Hamak. Bidon. Coś w bidonie. Ale nie wiem co. I tego się trzeba trzymać. No bo to przecież oni wszyscy działają przede wszystkim dla was. Są tutaj i dla was działają przez cały rok. Poświęcają swój czas, poświęcają swoje środki finansowe po to, żeby móc się z nami spotkać i zrobić z nami w plenerze takie lekcje edukacyjne, historyczne. Zapraszamy pod nasz namiot. Można skorzystać. Ostatnia chwila, bo za chwilkę przechodzimy już do losowania. Pani z nami od samego początku była, bo trwała w tym bardzo się to przyda do tutaj. Oczywiście. Czyli trafiliśmy. To się cieszymy. Dziękujemy. Kolejny numer. Numer 111. 111. O, gościu. O, poszczęściło się. Proszę cię bardzo. Numer 17! O! Dobry los! Czyli był jeden ten szczęśliwy. Jeden był szczęśliwy. Proszę cię bardzo. Dziękuję bardzo. Ale jeszcze jest parę. Jeszcze mamy nadzieję. Każdy szczęście to pomoże, każdy dzisiaj wygra. A teraz główna nagroda. Kilka w niepewności może potrzymamy, nie? Bo ja już wiem, bo ja ty. A ty też wiesz? No chyba tak. Czy losujemy jeszcze raz? Nie wiem.
Główna nagroda to numer 123. O, jak to ładnie brzmi. 1, 2, 3. Poważnie? Znowu pani wygrała, tak w tamtym roku. No to brawa. Gratulujemy. Kaśniej. Ja też.